Lenox, Aidas, Mangirdas to najbardziej oryginalne imiona chłopców, jakie zostały nadane w 2021 roku przez suwalskich rodziców, ale mamy i dziewczęta o niecodziennych imionach. Inka, Irma czy Dalicja. Z pewnością do imion nadawanych bardzo rzadko należy również Ines ale w gronie kilkuset noworodków urodzonych w minionym roku znajdziemy aż 24 Zuzanny, 22 Maje i aż 20 dziewczynek o imieniu Lena. Ogromną popularnością cieszą się imiona Zofia i Hanna. Wśród przedstawicieli płci męskiej niemal całą szkolną klasę można by złożyć z Aleksandrów, drugą z Franciszków. Albo Jakubów. Czwarte miejsce pod względem popularności należy do Antonich. Aż 17 chłopców urodzonych w zeszłym roku dostało od rodziców takie właśnie imię.